Dzień dobry, Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska i portal internetowy Dzień Dobry Białystok. Jesteśmy dzisiaj w Białymstoku przy ulicy Łupaszki i trzeba tutaj być, bo trzeba sobie powiedzieć parę słów na temat patrona tej ulicy. Ostatnio w tym miejscu, nie tak dawno, konferencję robił poseł Krzysztof Truskolaski, który tutaj, ja zacytuję po prostu to, co on powiedział na temat Zygmunta Szendzielarza Łupaszko, powiedział tak: zbrodnie popełniono przez oddziały zbrojne w okresie powojennym przeciwko ludności cywilnej, w tym kobietom i dzieciom pochodzącym ze środowisk mniejszości narodowych, należy stanowczo potępić. Nie może być więc mowy, aby w Białymstoku patronem ulicy była taka postać jak Łupaszko, którego oddziały są odpowiedzialne za śmierć nie mniej niż 81 osób różnych nacji i religii. Taki kontrowersyjny patron nie łączy, a dzieli białostoczan, którzy nieraz wyrażali ku temu dezaprobatę. Szendzielarz Łupaszko nie jest bohaterem, jest antybohaterem i w ocenie pana posła Truskolaskiego nie należy gloryfikować takich postaci. A ja powiem tak, a nie należy przede wszystkim słuchać takich postaci jak pan poseł Truskolaski, który ewidentnie albo nie uczestniczył w lekcjach historii w szkole, albo po prostu też nie przekazano mu w domu, albo po prostu w ogóle nie ma wiedzy, na pewno nie jest historykiem, żeby mógł zabierać głos w takiej sprawie i po prostu ośmiesza sam siebie, swoje nazwisko i jeszcze do tego nasze miasto. Ja przypomnę panu posłowi Truskolaskiemu, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą uznał Zygmunta Szendzielarza Łupaszko bohaterem narodowym. Za tym, żeby tak się stało, głosowali wszyscy politycy Platformy Obywatelskiej obecni na sali, w tym również poseł Robert Tyszkiewicz, szef struktur Platformy Obywatelskiej w województwie podlaskim. Więc jeżeli obecny kolega klubowy pana posła nie przekazał posłowi Truskolaskiemu takich informacji, to macie po prostu zły przekaz w klubie i radzę się jakby tutaj troszeczkę porozumieć, bo macie jakieś niespójne tutaj przekazy. Druga sprawa, jeżeli pan poseł Truskolaski chciał błysnąć, no to błysnął, jak to mówił Tomasz Niecik, jak chrząstka w salcesonie, ponieważ sytuacja wygląda tak, że to pan poseł Truskolaski ma w swoim własnym klubie dzieci i wnuków zbrodniarzy komunistycznych. Jeżeli pan chciał w ten sposób przykryć swoje towarzystwo, z któremu panu jest jak najbardziej po drodze, a chciał pan uprzykrzyć człowiekowi, który został uznany bohaterem narodowym i jeszcze na dodatek nie ma możliwości bronić się z zagrobu, to gratuluję po prostu pomysłu, wyczucia, empatii i w ogóle wszystkiego innego. Mi jest osobiście wstyd za takiego parlamentarzystę, który nie ma żadnych podstaw ani merytorycznych, ani żadnych innych do tego, żeby zabierać głos w sprawie historii. I jeszcze kolejna sprawa. Tak jak powiedziałam, Zygmunt Szendzielarz Łupaszko nie ma możliwości bronić się już z zagrobu, bo nie odpowie. On został oczyszczony z zarzutów przez Sąd Wolnej Polski. To komuniści, panie Truskolaski, mówili o nim, że jest zbrodniarzem wojennym, że jest antybohaterem. Jeżeli pan mówi tym samym językiem, to może pan sobie sam odpowiedzieć, kim pan jest. Ponieważ Sąd Wolnej Polski jakby zlikwidował wszelkie przewinienia i tyle mogę powiedzieć na ten temat. Te sądy właśnie wolne, których pan też bronił, więc pretensje do sądów, że takie po prostu wyroki wydawały w sprawie akurat Szendzielarza Łupaszko, który został uniewinniony ze wszystkiego. I tak jak powiedziałam, nie może się już Zygmunt Szendzielarz Łupaszko bronić, ale za to może się bronić zupełnie kto inny i to jest, panie pośle Truskolaski, challenge dla pana. Ma pan możliwość sprowadzenia do Polski podejrzanego o popełnienie w 1952 i 1953 roku w Warszawie 30 przestępstw stanowiących zbrodnie komunistyczne, wyczerpujących znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. Ten podejrzany nazywa się Stefan Michnik, przebywa obecnie w Szwecji, jest obywatelem Szwecji, ale to też jest obywatel Polski, który tutaj przebywał w poprzednich latach, tak jak można przeczytać w liście skierowanym przez prokuraturę o ekstradycję do Szwecji, żeby ściągnąć tutaj właśnie pana Stefana Michnika, jest oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości. Pan działa, panie pośle Truskolaski, w strukturach unijnych. Może pan wpłynąć na to, żeby Szwecja dokonała ekstradycji i tutaj żyjący pan Stefan Michnik, brat przyrodni Adama Michnika, może jeszcze stanąć, wybronić się, ma takie możliwości i wtedy będziemy oceniać po prostu, czy na przykład za jakiś czas być może jego ulica w Białymstoku się nie ukaże jako imieniem jego nazwana, jako patrona, bo jeżeli zostanie oczyszczony ze wszystkich zarzutów, to czemu nie? Panie Truskolaski, ma pan pole do działania, proszę sprawić, żeby pan Stefan Michnik stawił się w Polsce, odpowiedział za swoje zbrodnie, bo w przeciwieństwie do Zygmunta Szendzielarza Łupaszko takie możliwości ma. Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska, portal internetowy Dzień Dobry Białystok. Dziękuję za uwagę.